Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie, zarówno osoby zgromadzone tutaj z nami na sali, jak i osoby, które łączą się teraz z nami poprzez streaming na YouTube na wyjątkowym spotkaniu dotyczącym wyjątkowych również studiów, które są realizowane na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. A te studia to studia lekarskie, które mają przygotować przyszłych lekarzy wojskowych. Są one realizowane w ramach limitu Ministerstwa Obrony Narodowej. Dzisiaj moimi gośćmi są wyjątkowe osoby. Może zacznę od pani podporucznik Marty Skłodowskiej. Pani podporucznik, parę słów, gdybyśmy mogły opowiedzieć o sobie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani Doktor. Przyjechaliśmy z Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi. Ze mną tutaj dzisiaj jest razem Pan chorąży sztabowy, starszy chorąży sztabowy Piątkowski Andrzej oraz trzech podchorążych. Pan sierżant podchorąży Krystian Skrzek, Pani sierżant podchorąży Grewkowicz Natalia, Pan sierżant podchorąży Nowiński Michał. No i myślę, że tyle tutaj przekażemy. Od razu zaczniemy od pytań i w trakcie będziemy przedstawiać się. Jak najbardziej nasze dzisiejsze spotkanie jest skonstruowane w następujący sposób. Na początku panel pytań ogólnych, które najczęściej zadają nam przyszli nasi studenci. Potem zapraszamy Państwa do zadawania swoich pytań, bo wiemy, że na pewno takowe się pojawią. Jedno z najważniejszych pytań, które tutaj należy zadać, które powinno paść, to pytanie dotyczące tego, czym takie studia różnią się od studiów cywilnych lekarskich albo tych lekarskich wojskowych. Jaka jest podstawowa różnica? To może ja pozwolę sobie odpowiedzieć. Podstawowa różnica jest taka, że kierunek ten jest niejako podwójny. Uczymy się jednocześnie na Uniwersytecie Medycznym kierunku lekarskiego, jednocześnie ubieramy mundury i jesteśmy jeszcze niezawodowymi żołnierzami. Główna różnica tak naprawdę polega na tym, że nasz dzień wygląda troszkę inaczej niż dzień cywilnego studenta. Wstajemy rano, mamy apel, potem idziemy na zajęcia, tak samo jak inni, idziemy na te zajęcia w mundurach. O tym będziemy też mówić na pewno później. Właściwie jest to jedna z, no, taka główna różnica, że studiujemy niejako dwa kierunki, które wzajemnie się łączą i uzupełniają. I to, co najważniejsze, student jest żołnierzem, prawda? Tak, chcemy, dokładnie. Żeby to wybrzmiało już w tym momencie. A jak wygląda rekrutacja na ten kierunek studiów, bo wiemy, że jest ona wieloetapowa. Gdybyśmy mogli je przedstawić, bardzo proszę. Starszy chorąży sztabowy Piątkowski, pracuje w sekcji personalnej Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego. Rekrutacja jest związana z kilkoma aktami prawnymi. Jest rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej, które stanowi, jak służba kandydata wygląda, i unormowane są wszystkie jej przebieg i warunki odbywania. Podstawą jest tworzenie takiej decyzji przez Ministra Obrony Narodowej, która określa limit przyjęć na dany kierunek. Następnie jest tworzone takie zarządzenie przez Ministra Obrony Narodowej, w którym określa konkretnie już warunki przyjęcia na kierunek medyczny Uniwersytetu Medycznego i jednocześnie w ramach służby wojskowej odbywanie służby kandydackiej. W tym rozporządzeniu, w tym zarządzeniu, przepraszam, są określone warunki, jakie kandydat musi spełniać oraz przebieg całego procesu rekrutacyjnego. Najlepszą metodą sprawdzenia tych informacji na bieżąco jest odwiedzenie strony AWL-u i na stronie AWL-u znajdziemy wszystkie informacje dotyczące bieżących zasad i warunków procesu rekrutacji. Są tam też informacje już w stosunku do żołnierzy, którzy są powoływani do tej służby kandydackiej, jakie przydadzą się w trakcie odbywania tego pierwszego etapu sześciotygodniowego szkolenia takiego przygotowawczego przed przysięgą wojskową, co jest przydatne, żeby zabrać ze sobą do AWL-u, na co trzeba się przygotować. Są też informacje dla rodziców, z czym muszą się, że tak powiem, zmierzyć, jakie są warunki odwiedzin. Są też kontakty do pań, które zajmują się rekrutacją już z ramienia AWL-u. Wiemy, że przyszłych naszych studentów, studentów żołnierzy, czeka rozmowa kwalifikacyjna. To jest unikatowy element. Czego mogą się nasi przyszli kandydaci spodziewać na takiej rozmowie? Na takiej rozmowie trzeba spodziewać się pytań o właściwie
osobowość, tak? Co sobą rozwiniemy to. Rozwiniemy. Jaka jest motywacja? Nasza motywacja do służby, ten krok przez młodego człowieka musi być przemyślany, ponieważ wiąże się to no, z pewnymi wyrzeczeniami. Mamy cały szereg, cały katalog uprawnień, ale także służba wojskowa nie jest lekką służbą. Musimy być przygotowani do tego, że wiąże się to także z wyrzeczeniami i to dosyć poważnymi. Jeśli chodzi o rozmowę kwalifikacyjną, na pewno padną pytania o to, czym się interesujemy, jakie jest nasze zaangażowanie, jaka jest nasza postawa patriotyczna, jaki jest nasz stosunek do powiedzmy udziału sił zbrojnych w życiu społecznym. Oceniana jest także zdobyte przez kandydata kwalifikacje, w tym kwalifikacje na niwie sportowej. No właśnie, bo tutaj punktowane są na pewno dodatkowe elementy, takie jak chociażby uprawnienia, czy też pewne osiągnięcia sportowe. Jakie moglibyśmy tutaj podać przykłady takich elementów, które są punktowane? Zawsze taka rozmowa jest indywidualna i ilość tych punktów oczywiście jest określona w tym zarządzeniu. Są to osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim, jeżeli to byłby szczebel krajowy, jeszcze lepiej, tak? Jeżeli ktoś jest medalistą i ma takie dokonania w dziedzinie sportowej, komisja kwalifikacyjna bierze to pod uwagę i odpowiednio punktuje. Pamiętając naszą poprzednią rozmowę z poprzedniego roku, bo już mieliśmy przyjemność się spotkać, to padały też tam takie pytania dotyczące tego, czy student żołnierz może nadal realizować się sportowo, czy będzie to możliwe? Oczywiście, tak. W naszym Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego tutaj powinniśmy oddać głos podchorążym, bo wesprą mnie w tych moich przekonaniach, że mają naprawdę szeroką gamę możliwości rozwoju w tym zakresie. Dzięki inicjatywie tutaj kierownika cyklu wychowania fizycznego i sportu, pana porucznika Drogomileckiego i tutaj naszego komendanta, pułkownika lekarza Aszkielańca, podchorążowie mają możliwość ćwiczenia w miejscu, nazwijmy takiej stałej dyslokacji, tam gdzie są, gdzie mają akademik, mają taką powiedzmy w domowych zaciszach siłownie i jest także w obiekcie sportowym siłownia tak jak taka w pełni wyposażona, nazwijmy to tak. I oczywiście nasz cykl wychowania fizycznego i sportu zapewnia także rozwój poprzez udział w różnego rodzaju zainteresowaniach, tak? Czy to jest piłka nożna, siatkowa, pływanie. I podchorążowie bardzo często także reprezentują naszą instytucję na szczeblu Ministerstwa Obrony Narodowej w zawodach międzyuczelnianych, ale oddaję głos naszym podchorążym. Zachęcam do wzbogacenia tej wypowiedzi. To znaczy na naszym roku bardzo dużo jest przedstawicieli, którzy biorą udział na przykład w AZS-ach i mają wysokie osiągnięcia na szczeblu krajowym, ale myślę, że też nawet w takich mniejszych szczeblach jednak mamy tą świadomość, że musimy dbać o swoją sprawność fizyczną, więc widać to, że ludzie na naszym kierunku uprawiają więcej tego sportu. Mamy świetną sekcję biegaczy, ludzie się tym motywują, więc myślę, że także widać, że kładziemy większy nacisk na sport. Podkreślmy właśnie ten aspekt aktywności fizycznej, bo to jest również wymagane od naszych przyszłych studentów żołnierzy. Jakie to są dokładnie wymagania, bo domyślam się, że niektóre osoby mogą być przerażone tym, że muszą tutaj pokazać się ze z tej strony aktywności fizycznej na wysokim poziomie. To znaczy, myślę, że każdy świadomie myślący człowiek rozwija te zainteresowania, ponieważ no, chyba każdy z nas chce zdrowo żyć po prostu. Zdrowy tryb życia chyba wpisany jest w scenariusz każdego z nas. Jeśli chodzi o wojsko, o typowo tutaj naszych podchorążych, mają zapewnione no, przeróżne formy rozwoju dyscyplin sportowych. Jeśli chodzi o sam egzamin, którym jest poddawany ten kandydat już na AWL-u,
Wszystkie normy są załączone do tego procesu rekrutacyjnego, do zarządzenia i do takiej uchwały, którą też znajdziemy na stronie AWL-u. Nie chciałbym wchodzić w szczegóły, czy to są wyśrubowane normy. No nie, w tym korpusie nie są to wyśrubowane normy. Niemniej jednak no trzeba z siebie dać, jak to mówimy, wszystko, tak, żeby jak najlepiej, ponieważ im lepszy osiągniemy wynik z egzaminu z wychowania fizycznego, tym więcej zdobędziemy punktów i mamy zwiększoną możliwość, większe szanse dostania się na ten kierunek oblegany, czyli Wydział Wojskowo-Lekarski. A czy są jakieś schorzenia, defekty zdrowotne, które będą wykluczać z przyjęcia na takie studia? Na przykład wada wzroku, bo o to często nas pytają nasi przyszli kandydaci. Nie, tutaj wada wzroku nie jest przeszkodą, taką negatywną przesłanką, która może spowodować odrzucenie kandydata podczas badania przez RWKL, czyli tą Rejonową Wojskową Komisję Lekarską. Ocena stanu zdrowia podlega także unormowaniom opisanym w rozporządzeniu i w załączniku do tego rozporządzenia, jakie schorzenia powodują właściwie dyskwalifikację do odbywania czynnej służby wojskowej. Musiało być to poważne schorzenie albo kardiologiczne, bądź takie, które odbywanie służby wojskowej spowodowałoby pogłębienie tego schorzenia, więc to są naprawdę sporadyczne przypadki. Tak? Jeżeli ktoś czuje się na siłach, myślę, że komisja lekarska tutaj za samą wadę wzroku nie odrzuca kandydata. Tak? A jak dobrze wiemy, studenci tutaj podpisują umowę, która zobowiązuje ich do dalszej służby przez okres 18 lat, czyli 6 lat studiów plus kolejne 12 lat. Jak to wygląda później? Może poproszę panią podporucznik. Jednak? Przekażę tutaj może jednak oczywiście. Pan Chorąży tutaj, jeśli chodzi o te pytania. Niestety to jest taka typowa, nazwijmy, działka przepisów wojskowych i dlatego... Jeśli chodzi o unormowania, tak jak zwykle w działalności wojskowej wszystko mamy opisane też w rozporządzeniu w sprawie służby kandydackiej. Rzeczywiście po zakończeniu służby kandydackiej, po promocji na pierwszy stopień oficerski, kandydat musi przesłużyć dwukrotność tego okresu szkolenia, tak? Czyli jest to rzeczywiście 12 lat. Kandydaci, którzy będą ubiegać się o przyjęcie w tym roku akademickim, już będą podlegać przepisom ustawy o obronie ojczyzny, więc jeżeli będzie wydane rozporządzenie w tym zakresie, to już będzie ich obejmować. Te zapisy mogą być różne od obecnie przyjętych. Zawsze istnieje możliwość, proszę Państwa, zwrócić się z wnioskiem o umorzenie częściowe bądź całkowite tej opłaty ze względu na warunki osobiste. Wniosek składa się do ministra obrony narodowej, on podejmuje decyzję. Były takie przypadki i tutaj indywidualnie każda sprawa jest rozpatrywana i oczywiście żaden z żołnierzy, którzy odchodzą, nie jest zostawiany samemu sobie. Także tutaj wsparcie jest pełne i oczywiście jeżeli decydujemy się na jakąś formę doskonalenia zawodowego i tutaj budżet państwa wykłada te pieniążki, no musimy liczyć się z tym, że będziemy gotowi je zwrócić, prawda? Dziękuję. Jak najbardziej, dziękuję bardzo za tę odpowiedź. Zanim studenci rozpoczną cykl kształcenia medycznego, jeszcze we wrześniu odbywają szkolenie wojskowe. Może zwrócę się tutaj do naszych studentów, na czym takie szkolenie polega? To na to pytanie ja odpowiem. Bardzo proszę. Więc tak, szkolenie wojskowe polega na tym, że udajemy się do AWL-u, ponieważ my też jednocześnie jesteśmy studentami AWL-u. To jest nasza jednostka macierzysta. Tam na takim szkoleniu, ja jestem akurat studentem 5 roku, wtedy było to około 5 tygodni. Tak naprawdę zapoznawano nas z wojskiem, z wszystkimi zasadami, które w wojsku panują. Uczyliśmy się chodzić, uczyliśmy się kroku defiladowego, poprawialiśmy swoją sprawność fizyczną.
I to był taki nasz pierwszy kontakt z wojskiem. Też był kurs strzelania. I na takie szkolenie wojskowe we Wrocławiu kończyło się przysięgą. My mieliśmy to szczęście, ona odbywała się na Westerplatte. I o ile się nie mylę, co roku, jeżeli nie zostało to zmienione, ta przysięga jest robiona w innej miejscowości. I chyba to najważniejsze rzeczy tutaj ująłem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za tę odpowiedź. Jeżeli jeszcze oczywiście Państwo będziecie zainteresowani, to tutaj nasi studenci ten temat na pewno rozszerzą. A kwestia zakwaterowania. Gdzie mieszka student żołnierz? Jak to wygląda? Więc tak, jesteśmy zakwaterowani w akademikach. Zazwyczaj są to pokoje dwuosobowe, chyba że ktoś pełni jakąś funkcję, na przykład pomocnika oficera, jest pomocnikiem dowódcy plutonu, albo dowódcą drużyny, wtedy przysługuje mu jednoosobowy pokój. Na starszych rocznikach jest to troszeczkę inaczej zorganizowane, bo już więcej jest tych pokoi jednoosobowych, więc więcej osób mieszka samotnie. W takim pokoju jest też toaleta. My na przykład na pierwszym i drugim roku mieszkaliśmy w kompleksie, gdzie toaleta była na korytarzu, ale nie było to jakimś dużym dyskomfortem. Nawet z perspektywy czasu uważamy, że to była okazja do spotkań na korytarzu. W pokoju tak naprawdę mamy łóżko, biurko, szafę, wszystko co jest najpotrzebniejsze do nauki. To wygląda jak klasyczny akademik, czy są jakieś różnice? To może jeszcze ja tutaj bardzo dodam. Proszę. Przedstawię się jeszcze, jestem dowódcą plutonu na pierwszej kompanii. Także jest mi to temat doskonale na co dzień, tutaj obcujemy z tym tematem. W wojsku jest hierarchia, tak? Czyli po kolei żołnierze awansując od szeregowego po sierżanta zmieniają te warunki oczywiście. No nie od razu oczywiście żołnierz, który tutaj u nas, żołnierz podchorąży, no niestety nie może mieć takich luksusów typowych, musi w ramach swojego szkolenia awansować oczywiście. I tak właśnie tutaj podchorążowie, którzy są obecni z nami, oni są na 5. roku studiów. No i myślę, że te warunki ich są naprawdę bardzo dobre. Porównywałabym nawet z takimi hotelowymi. Żołnierze przeważnie mieszkają podwójnie, tak jak tutaj pani sierżant tutaj powiedziała. Oczywiście ci podchorążowie, którzy pełnią jakieś funkcje, czyli są dowódcami drużyn bądź pomocnikiem dowódcy plutonu, oni mają specjalne uwarunkowania, oni właśnie mają te pokoje jednoosobowe, co myślę, że jest takim wyróżnieniem dużym, no i na pewno pomaga to niejednokrotnie w nauce, dlatego chętnych naprawdę zawsze mamy dużo, jeśli chodzi o takie aspekty dowódcze. Ja pamiętam jeszcze nasze poprzednie spotkanie, gdzie padło pytanie dotyczące tego, czy jest dostępna na przykład kuchnia, jak wygląda kwestia wyżywienia. Można powiedzieć, że to są proste tematy, ale jakże bliskie naszemu sercu na co dzień. Oczywiście, że tak. Podchorążowie są wyżywieni oczywiście, tak, czyli jadają na stołówce wojskowej. Śniadanie, obiad, kolacja, ale dodatkowo oczywiście mają pomieszczenia socjalne. Wiadomo, że to są przyszli lekarze wojskowi, także system ich nauki też jest troszeczkę inny. No i myślę, że właśnie ta nauka po nocach może spowodować tutaj jakieś sytuacje socjalne, w których dobrze by było się posiłkować na jakimś tam podgrzaniu jedzenia czy skorzystaniu z czajnika na przykład. Także oczywiście mamy, na każdym piętrze jest takie pomieszczenie dla podchorążych. Lodówki oczywiście również mamy, także podchorążowie mogą trzymać sobie jakieś tam specjalne diety, no bo wiadomo, że czasami jest to uwarunkowane jakimiś specjalnymi dietami danego żołnierza. Na przykład tym, gdy jest sportowcem chociażby. Oczywiście. A jaka jest wysokość żołdu? Czy ten żołd jest zmieniany z każdym kolejnym rokiem? Zwiększa się? Jak to wygląda? Tak, oczywiście sięgnę do pomocy. Jeśli chodzi o stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy, którzy odbywają służbę kandydacką, jest oczywiście rozporządzenie w tym zakresie Ministra Obrony Narodowej z 2019 roku, pozycja 367 i w załączniku możemy dostrzec, że
Ta wysokość uposażenia kształtuje się od 1200 zł, będzie to szeregowy na pierwszym roku nauki, do 2600 zł dla sierżanta na piątym roku nauki. Jest uzależniona i od posiadanego stopnia, i od właśnie roku, na którym podchorąży się znajduje, więc kapral na drugim roku będzie zarabiał mniej niż kapral na piątym roku, chociaż na piątym roku to wszyscy już powinni być sierżantami, bo mamy samych wzorowych żołnierzy. Jeśli chodzi o taki bonus, który przewidział minister obrony narodowej, stawka miesięczna w wysokości 2600 zł przysługuje żołnierzowi, który posiada tytuł zawodowy magistra, tak? Czyli na szkoleniu będzie człowiek, który ma wykształcenie wyższe, to już także będzie więcej zarabiał. Te stawki będą się zmieniać. Wspomniałem wcześniej ustawę o obronie ojczyzny. Stawki wzrosną i będą dla już szeregowego żołnierza, dla podchorążego w stopniu szeregowego, będą na poziomie najniższego uposażenia żołnierza zawodowego, więc to będzie istotna podwyżka. Ustawa wchodzi z dniem 23 kwietnia bieżącego roku, więc podchorążowie, którzy będą przyjmowani na ten rok akademicki w bieżącym roku, myślę, że będą mile zaskoczeni. Cieszymy się bardzo. Takie studia są wyjątkowe nie tylko dla naszych przyszłych studentów, ale również dla ich rodzin. Ja widzę tutaj, że nasi przyszli studenci również pojawiają się tutaj na naszej sali z rodzicami. Pewnie też również rodzice oglądają nas razem ze swoimi pociechami, bo to jest ogromna zmiana. I bardzo często przyszli kandydaci pytają się o to, a czy będę mógł pojechać do domu, albo będę mogła pojechać do domu na weekend. Jak to wygląda? Jak wyglądają kwestie przepustek? Moglibyśmy tutaj troszeczkę, pani podporucznik, opowiedzieć? Oczywiście. Myślę, że to jest bardzo istotne tutaj zagadnienie dla podchorążych i oczywiście dla ich rodziców. Oczywiście podchorążowie mają takie prawo, mają przepustki jednorazowe, mają przepustki stałe, wszelakie urlopy wypoczynkowe, urlopy świąteczne, także zasób jest naprawdę ogromny. Oczywiście wszystko jest ustosunkowane od samych podchorążych, tak? Także jeśli my nie mamy jako żadnych zarzutów jako dowódcy do naszych żołnierzy, nie ma najmniejszego problemu, na wniosek oczywiście danego żołnierza zostają puszczani. Maksymalna przepustka, jaką może udzielić dowódca kompanii, to 72 godziny, tak? I takie przepustki żołnierze otrzymują oczywiście. No oczywiście są jakieś tam odstępstwa, żołnierz wojskowy, tutaj lekarz przyszły, no ma też jakieś tam swoje obowiązki, pamiętamy tutaj COVID, także tak jak tutaj powtarzam, to wszystko jest uwarunkowane od danego żołnierza, nie robimy z tym żadnych problemów. Podkreśliliśmy właśnie ten COVID, bo nasi studenci byli bardzo zaangażowani w to, aby tutaj wspierać już medyków. Tak, oczywiście nasi podchorążowie byli bardzo zaangażowani w walkę z COVID-em. Tu może zaraz żołnierze sami opowiedzą. Tymczasowy szpital na Okęciu zabezpieczali silnie. No i myślę, że byli takim naprawdę dużą pomocą, bez której byłoby ciężko. Tych rąk do pracy naprawdę potrzebowaliśmy i oni naprawdę stanęli tutaj na wysokości zadania. Jesteśmy dumni z naszych studentów oczywiście. Powiedzieliśmy o tym, kiedy student może wyjechać na przykład do domu, a czy można studenta odwiedzić w jego miejscu zakwaterowania? Rodzina, przyjaciele, dziewczyna, no niestety chłopak? Takiej możliwości u nas nie ma. Jesteśmy zakwaterowani w akademikach, które znajdują się na terenie obiektu wojskowego, no, na który wstęp jest tylko po okazaniu przepustki, także niestety nie ma takich możliwości, że ktoś nas odwiedzi. Rozumiemy. A jak wyglądają same zajęcia? Jak one są skonstruowane? O której musicie wstać? Jak ten dzień jest zorganizowany? No i co najważniejsze, czy cały czas chodzicie w mundurze? Dobrze, to może ja odpowiem. Czy cały czas chodzimy w mundurze?
Różnie. Zgodnie z zasadami tak, chodzimy na zajęcia w mundurze codziennie, wstajemy rano o okolice powiedzmy 6 godziny, jest apel, jest jakieś poranne poruszenie, różne rzeczy się dzieją. Idziemy na śniadanie, potem się przygotowujemy do zajęć, idziemy na zajęcia. Właściwie po zajęciach czasami coś od nas jest, czegoś się wymaga, czasami się nie wymaga, różnie to bywa. Życie na jednostce troszkę toczy się okresowo, raz jest ciężej, raz jest lepiej, no, trzeba się do tego przyzwyczaić i się z tym liczyć po prostu, że tak to wygląda. A możemy rozwinąć to, co jest czasem wymagane, a czasem nie? Możemy, oczywiście. No, zdarzają się sytuacje, że jest rozliczenie wieczorne, kiedy mamy coś na kształt apelu, musimy się przeliczyć. To się często zdarza o godzinie, która oczywiście nikomu nie pasuje, ale no tak bywa. Przepustki czasami są skracane. Wiadomo, no jest system kar, to jest dla nas jakaś forma kary, której oczywiście żaden podchorąży nie rozumie i z naszej perspektywy. Natomiast to są takie minusy, z którymi trzeba się liczyć, też trzeba o tym powiedzieć. To, czego się od nas wymaga, poza tym zdarzają się zajęcia jakieś dodatkowe, typowo wojskowe, no to też trzeba być na to przygotowanym, że jednak czas, który chcemy poświęcić sobie na naukę, na jakieś zajęcia sportowe, będziemy musieli jednak przeznaczyć na zajęcia wojskowe i wypełnić te wojskowe rygory dydaktyczne. A jakie jeszcze są inne przedmioty, oprócz tych realizowanych właśnie na kierunku cywilnym, lekarskim albo lekarsko-wojskowym? Gdybyśmy mogli opowiedzieć troszkę o tym. Oczywiście, więc jeśli chodzi o wykaz tych dodatkowych przedmiotów, on się cały czas zmienia, ale są to na przykład takie przedmioty jak topografia, historia Polski, medycyna pola walki. Jeśli chodzi o te przedmioty, z mojej perspektywy i tego, że mam je już za sobą, uważam, że nie były one problemem. Wykładowcy jakoś nadmiernie nie starali się, że tak to ujmę, uprzykrzyć nimi życia, bo wiedzieli, że najważniejsze są podstawy medyczne, takie, które ma każdy student cywilny. Raczej starali się nas zaciekawić tym, w jaki sposób, a ich zaliczenie było formalnością. Więc o ten aspekt z mojej perspektywy bym się nie martwił. Proszę. Największym wyzwaniem tutaj, myślę, że młodsi koledzy mają takie samo zdanie jak ja, największym wyzwaniem jest poligon organizowany w tym okresie dla was wakacyjnym, kiedy już sesja się skończyła, nie rozpoczął się nowy rok studiów. Jest organizowane takie szkolenie na poligonie, który posiadamy w Jerzewie i tam podchorążowie mogą sprawdzić się praktycznie. W ubiegłym roku zaprosiliśmy także na zaproszenie pana komendanta uczestniczyli także żołnierze z Armii Stanów Zjednoczonych w tym przedsięwzięciu. Był pokaz ratownictwa zaprezentowany przez jednostkę z 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, więc mieliśmy śmigłowca, a do dyspozycji były nowe elementy szkolenia i myślę, że to jest najfajniejsze, co możemy zaproponować, czyli oprócz takiej standardowej medycyny mamy także elementy medycyny pola walki, gdzie możemy, że tak powiem, w praktyce przećwiczyć te umiejętności teoretyczne. I to jest coś, z czego na przykład student cywilny myślę, że nigdy nie doświadczy. I to jest główna różnica, którą przynajmniej ja dostrzegam. Jeszcze tutaj chciałem dodać taką rzecz, że tutaj ja się wypowiedziałem na temat przedmiotów, fakultetów, które są na Uniwersytecie Medycznym, których zaliczenie jest warunkiem ukończenia roku. Tutaj pan chorąży wspomniał o sytuacji, co się dzieje w lipcu, bo dla nas lipiec nie jest miesiącem wolnym. Zostajemy wtedy w Łodzi, jesteśmy właśnie poddani takiej części szkolenia wojskowego. Tutaj konkretnie właśnie po 5 roku mamy medical doctor. A w niższych latach przyjeżdżają wykładowcy z AWL-u i zapoznają nas z przedmiotami wojskowymi. Są też właśnie przedmioty wojskowo-medyczne. Dodatkowo w ciągu roku, co jest też odmienne,
Na przykład na piątym jest to raz w miesiącu odbywa się dzień wojskowy, gdzie wtedy nie ma zajęć na Uniwersytecie Medycznym. Student cywilny ma wolne, a my ten dzień poświęcamy na sprawy stricte wojskowe i medyczno-wojskowe, tak? No więc jest to coś innego. Dziękuję bardzo za rozszerzenie tej wypowiedzi. Proszę bardzo. To może jeszcze ja tutaj słowo dodam, że WCK METI jest tak naprawdę jednym z czterech ośrodków w Europie, który jest uprawniony do certyfikowanych kursów TC3. Jest to naprawdę duże osiągnięcie. I podchorążowie tutaj, tak jak już powiedziałam, w ramach nabywania coraz większej wiedzy medycznej i tej wojskowej oczywiście, zaczynając od KPP, czyli kwalifikowana pierwsza pomoc, którą tutaj też u nas oczywiście nabywają, po właśnie TC3, tak jak tutaj już przekazałam, poziom pierwszy, poziom drugi, które tutaj mogę pokazać broszurkę, którą Państwo pewnie zaraz otrzymacie, możecie tutaj sobie poczytać więcej informacji o tych specjalistycznych kursach, które jest jedyne w Polsce, który tak naprawdę zostaje tutaj zakończone certyfikatem, tak? Czyli mamy naprawdę świetną kadrę, którzy są przeszkoleni, którzy doświadczyli często na misjach w praktyce tego doświadczenia medycznego. Także właśnie tak jak tutaj chorąży i Państwo podchorążowie powiedzieli, ten poligon jest takim sprawdzeniem umiejętności, ponieważ możemy nabrać umiejętności teoretyczne, praktyczne na jakichś tam fantomach, ale ta praktyka w terenie jest naprawdę zupełnie inna. Daje to wrażenie. Zresztą dodam jeszcze, że mamy na terenie WCK MED-u pełno symulatorów. Możemy poczuć się jak na froncie. Stawiamy rzeczywiście tutaj na zdobywanie tych praktycznych umiejętności. Zgadza się. Praktyka będzie najważniejsza. No i tak jak najbardziej przygotować tych naszych żołnierzy do pracy w terenie, tak? Czyli do tego, czego uczą się przez te wszystkie lata. A co w sytuacji, kiedy różnorodne życiowe tutaj dylematy nas spotykają i na przykład student nie chce kontynuować tych studiów? Jak to wygląda? Oczywiście, jeżeli student no, z różnych przyczyn osobistych, brak postępów w nauce, różne mogą nas spotkać przykre sytuację w życiu, chce rozstać się z mundurem, w każdym czasie może złożyć wniosek o zwolnienie ze służby kandydackiej, składa oczywiście ten wniosek do komendanta rektora AWL-u i jednocześnie jest relegowany ze studiów na Uniwersytecie Medycznym, ponieważ nie staje, już dalej nie może kontynuować studiów, ponieważ jest to z, tak jak pani doktor zauważyła, z limitu Ministerstwa Obrony Narodowej całe te studia są sponsorowane. Więc składa wniosek, zostaje rozliczony spokojem ze wszystkimi sprawami dotyczącymi takiego codziennego życia i jest zwalniany z tej służby. I czy na takie studia może powrócić, czy może tylko i wyłącznie się ponownie zrekrutować, tak? Nie ma czegoś takiego jak urlop dziekański, tak? Tak jak na studiach cywilnych. Niestety, podkreślmy to. Niestety specyfika służby wojskowej nie pozwala na takie podejście cywilne do tego tematu, nazwijmy to tak. Nie ma dziekanki, a jeżeli żołnierz składa ten wniosek o rezygnację ze służby, musi przejść proces kwalifikacyjny na nowo. Jest przenoszony do rezerwy, staje się żołnierzem w rezerwie i przy następnej kwalifikacji musi złożyć dokumenty w WKU, złożyć wniosek znowu o powołanie do tej służby kandydackiej i przejść cały proces rekrutacyjny, tak jak wszyscy pozostali. Tutaj różnicą jest, inne podejście jest, jeżeli kobieta, żołnierz, podchorąży, zostanie mamą, tak? Tutaj istnieje możliwość udzielenia jej, oczywiście też na wniosek do komendanta rektora AWL-u, takiego urlopu bezpłatnego, on trwa do 12 miesięcy. I także z przyczyn, jeżeli uległby wypadkowi, to też każdą sprawę indywidualnie tutaj traktujemy, ale istnieje możliwość, prawda, zwolnienia z wykonywania tych obowiązków służbowych ze względu właśnie na
na jakiś zły stan zdrowia, określa to Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska, żołnierz jest tam kierowany i jest normalnie na zwolnieniu lekarskim. Także nie każda sytuacja, że tak powiem, z automatu żołnierza wyrzuca poza nawias munduru, tak? Każda jest rozpatrywana indywidualnie, dokładnie. To należy podkreślić. I zawsze, jeżeli tylko istnieje taka możliwość, oczywiście tutaj organ wojskowy stara się, aby temu żołnierzowi w każdym aspekcie tego problemu pomóc, rozwiązać go pozytywnie, zgodnie z oczekiwaniem strony. Na studiach cywilnych, w tym również na studiach lekarskich, student ma bardzo dużo różnorodnych możliwości. Może się zaangażować w działalność kół naukowych, może wyjechać na zagraniczne praktyki. Jak to wygląda na takich charakterystycznych studiach? To może ja podejmę się odpowiedzi na to pytanie. Jeśli pyta pani o Erasmusy, to na chwilę obecną żołnierze, to znaczy podchorążowie, nie mogą wyjeżdżać, ale prace w tej kwestii trwają. Niestety jest to długi proces, bo trzeba też wziąć na to poprawkę, że niestety w wojsku wszystko trwa trochę dłużej niż normalnie, więc mam nadzieję, że moi młodsi koledzy już będą mogli wyjeżdżać, aczkolwiek nie gwarantuję tego. Odnośnie kół naukowych, jak najbardziej, nikt tego w żaden sposób nie reguluje, nawet możemy zakładać swoje koła. My tutaj z kolegami prowadzimy salkę medyczną, gdzie podchorążowie mogą ćwiczyć na fantomach, mogą korzystać z USG, więc myślę, że to też jest taki plus, że jednak w budynku mamy taki sprzęt i możemy z niego skorzystać. Minusem myślę, że są te Erasmusy, ale miejmy nadzieję, że to się zmieni. To ja też może jeszcze tutaj dodam, tak jak właśnie tutaj już pani sierżant odpowiedziała, są prowadzone nad tym prace, także myślę, że w niedalekiej przyszłości będzie taka możliwość. Oczywiście musimy też dodać, że jeśli będzie w przyszłości taka możliwość, to będą takie same placówki oczywiście za granicą, tak, czyli wojskowe, o tym samym charakterze. Tak jak właśnie tutaj jeszcze może dodam, że jestem ratownikiem medycznym dodatkowo i tutaj właśnie z żołnierzami prowadzimy takie koło o tematyce medycznej. Możemy się pochwalić właśnie, że na naszej kompanii, czyli jednym z wielu budynków, mamy taki sprzęt jak ultrasonograf, elektrokardiograf, mamy fantomy do wkłucia, do treningu. Tak naprawdę podchorążowie, żołnierze, tutaj przyszli lekarze, zdobywają te praktyczne czynniki, tutaj wiedzę całą na zajęciach, ale po tych zajęciach swoich mogą trenować, tak? I właśnie tutaj dzięki komendantowi otrzymaliśmy ten sprzęt i w każdej chwili mogą potrenować, jakoś swoje umiejętności poprawić. Także to jest też naszym dużym atutem, no bo ten sprzęt jest naprawdę bardzo drogi i myślę, że w żadnych innych warunkach nie byłoby takiej możliwości dla studentów medycyny. To jest ogromny plus i ogromny atut, który na pewno zachęca Państwa do tego, żeby podjąć takie studia. A jak wygląda praca po ukończeniu takich studiów? Co czeka studenta, kiedy już je zakończy? W związku z tym, że dopiero przyszłość przed Państwem, znowu zabiorę głos. Jak się odbywa to krok po kroku, czyli kończąc studia, nazwijmy, to są dwa etapy, jeden wojskowy, drugi cywilny, ponieważ koleżanki i koledzy tutaj podchorążowie stają się żołnierzami zawodowymi, zostają powoływani do zawodowej służby wojskowej i są mianowani na pierwszy stopień oficerski, oczywiście tutaj prezydent mianuje ich na stopień podporucznika, i są wyznaczani na stanowisko służbowe. Pierwszym stanowiskiem służbowym jest właściwie taki staż, który odbywają jako lekarze, tak? Czyli mamy żołnierza już, podporucznika, który jednocześnie zdaje egzamin państwowy i uzyskuje prawo wykonywania zawodu lekarza, tak? Przez okres roku po zwolnieniu ze służby kandydackiej i powołaniu do służby zawodowej żołnierz odbywa staż w wybranych ośrodkach. Te ośrodki są wskazane przez ministra obrony narodowej w porozumieniu z dyrektorem Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia i po ich ukończeniu trafia podporucznik już na stanowisko służbowe do jednostki wojskowej. Bardzo często były pytania już w poprzednich edycjach
naszego spotkania, które też pani doktor prowadziła, gdzie taki żołnierz może trafić? No wszędzie tam, gdzie stanowisko podporucznika, lekarza występuje w etacie jednostki. Będą to zarówno jednostki wojskowe szczebla dywizji, brygady, jak również WOGi, bo po zmianie pewnej koncepcji to wojskowe oddziały gospodarcze zostały wskazane jako taki dysponent środków finansowych, jednocześnie tam są stanowiska ambulatorium, tam jest organizowane i stanowiska lekarzy. Więc to mogą być przeróżne jednostki wojskowe rozsiane po całej Polsce. Przy rozmowie, która odbywa się właśnie już po odbytym tym rocznym stażu, żołnierz wybiera sobie jednostkę wojskową, w której będzie służył. Taką rozmowę przeprowadza się na szczeblu Departamentu Kadr i przedstawiciel Departamentu Kadr wakujące stanowiska przedstawia żołnierzowi zawodowemu, który odbył już ten staż, tak? Czyli żołnierz potem w przyszłości ma szansę zadecydować, tak? Tak, tak. Jest oczywiście trzeba podkreślić, że podstawą jakichkolwiek tutaj działań kadrowych są potrzeby sił zbrojnych. Co to oznacza? Niektórzy uważają ten termin za enigmatyczny. To oznacza, że tak naprawdę to, co wskaże minister obrony narodowej jako najważniejsze w działalności kadrowej, czyli na przykład obsadzenie stanowisk na wzmacnianej tutaj wschodniej flance, to będzie realizowane w pierwszej kolejności, czyli oczywiście będzie pewna dowolność i pewna chęć tutaj realizacji zamierzeń żołnierza, ale jednocześnie trzeba mieć na uwadze to, że celem sił zbrojnych jest właściwe funkcjonowanie i w czasie pokoju i także przygotowanie na czas wojny, więc cel sił zbrojnych będzie ukierunkowany na te potrzeby bieżące, potrzeby obsadzenia stanowisk wakujących w danych jednostkach wojskowych. No i miejsce, gdzie ten żołnierz się znajdzie, jest wynikowym tych właśnie dwóch aspektów. A jak wygląda kwestia specjalizacji? Specjalizacja jest określona zarówno w ustawie, jak i w przepisach wykonawczych do naszej ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych już, tak i w nowej ustawie o obronie ojczyzny. Lekarz ma prawo odbywać specjalizację za zgodą dowódcy jednostki wojskowej. W mojej karierze nie spotkałem się z sytuacją, aby dowódca jednostki wojskowej odmówił wykonywania specjalizacji, także to prawo przysługuje i z tego lekarz wojskowy korzysta. Jest to 15 dni w miesiącu spożytkowane na właśnie dokształcanie specjalizacyjne. W zależności od długości trwania tej specjalizacji na taki okres czasu ma wydaną zgodę. Jak to się fizycznie odbywa? Po prostu żołnierz, jego zadania służbowe są dostosowywane wtedy do zmienionej sytuacji, ale myślę, że z tego tytułu nie ma zwiększonych zadań. Musi to być dostosowane do sytuacji, w której się żołnierz znajduje i odbywa to w określonym czasie. Jest taki tworzony harmonogram odbywania tej specjalizacji comiesięcznie, przynajmniej u nas takie rozwiązanie funkcjonuje. I podawany jest oczywiście punkt do rozkazu dziennego o tym, że w takim, na takim terminie ten żołnierz odbywa specjalizację. No i to wszystko wtedy kształci się w zakresie wiedzy objętych programem specjalizacji. Tutaj jeszcze uzupełnię, że troszkę mamy kontaktu ze starszymi kolegami. No i w większości przypadków jest tak, jak mówił pan chorąży. Natomiast też zdarzały się już takie przypadki, że ta zgoda nie została wydana, natomiast nie została wydana i nie było to na zasadzie dożywotnie, że ten lekarz nie mógł się kształcić dalej i podjąć specjalizacji, tylko na przykład właśnie dowódca jednostki powiedział, że w pierwszej kolejności sprawy na jednostce do załatwienia i na przykład taką zgodę po roku czasu wydał dopiero.
Dziękuję za uzupełnienie. Tak, jeszcze pani podporucznik. Ja tylko jeszcze dodam, że pamiętajmy, że lekarz wojskowy jest żołnierzem, no i wykonuje rozkazy. Cieszymy się, że to wybrzmiało. Szanowni Państwo, nasz panel pytań ogólnych właśnie zamknęliśmy, ale zachęcam teraz Państwa do zadawania pytań, które może zrodziły się w Państwa głowach. Jakieś komentarze, uwagi? Nasi goście są dla Państwa. Na każde pytanie postarają się nasi goście odpowiedzieć. Żeby ośmielić, każdy z nas, oczywiście nosimy mundur, jesteśmy z tego dumni, ale każdy z nas jest człowiekiem. Naprawdę tutaj przypominam sobie czasy, kiedy ja wybierałem tą akurat ścieżkę swojej kariery zawodowej. Oczywiście młodzi ludzie, pewnie to jeszcze się nasiliło, czują pewien dyskomfort, wiedząc, że trzeba wykonywać coś, będzie jakiś porządek dnia, ktoś mnie obudzi o jakimś czasie, będę musiał coś zrobić. Myślę, że nie jest to takie złe, jakbyśmy się zastanowili, bo sam jestem rodzicem córki, która ma 6 lat i wiem, że wychowanie nie jest łatwe, ale jednocześnie, co mogę z własnej perspektywy i tych kilku lat spędzonych w mundurze powiedzieć, uświadomiłem sobie, że służba wojskowa daje właściwie, nie dajemy komuś rybki, my dajemy wędkę. Młody człowiek nauczy się, jak rozwiązywać problemy. Czasami wydaje się, że problem jest nie do ogarnięcia. Jeżeli wnikniemy w niego głębiej, okazuje się, że wszystko istnieje możliwość rozwiązania każdego problemu. I myślę, że tutaj służba wojskowa na tym polega. Mamy wsparcie starszych kolegów, którzy pomogą nam w rzeczach, które jeszcze nie przyswoiliśmy. Na pewno wiedzy tutaj, jeżeli chodzi o kierunek wojskowo-medyczny, jest ogrom, ale zapewne koledzy i koleżanki tutaj w mundurach młodszym stopniem poprą moje słowa, że jeżeli tylko chcemy coś osiągnąć, jesteśmy ambitni, to po prostu jesteśmy w stanie to osiągnąć. Jeśli chodzi zaś o takie wychowanie sensu stricte, myślę, że no w dzisiejszych czasach jest to dobre rozwiązanie, żeby tego młodego człowieka ukształtować w samodzielności. Po prostu taki człowiek jest samodzielny. Samodzielnie musi zmierzyć się z pewnymi problemami, które musi rozwiązać. Oczywiście nie pozostaje sam sobie, bo tutaj kadra starsza stopniem wspiera go w początkowych latach służby. I myślę, że to jest dobry pomysł na siebie, na życie. No i poza tym, mając właściwie dwa zawody, jeden typowo związany z mundurem, a drugi bycie lekarzem, no myślę, że nie ma fantastyczniejszego połączenia dwóch profesji. No i właśnie to jakoś tak będzie, myślę, że tutaj kierowało tych przyszłych lekarzy, żołnierzy do jakiejś takiej pracy nad sobą. Myślę, że ten porządek dnia, o którym no niestety musimy tutaj przypomnieć, czyli żołnierze wstają 5:30, do 15:30 muszą tutaj chodzić w tym mundurze, co może dodam. Myślę, że nie jest jakimś takim dramatem, nie jest problemem dla żołnierzy. Jak widać, tutaj nasi podchorążowie są na 5. roku studiów, dają radę. Myślę, że to w wielu przypadkach na pewno pomaga również. Myślę, że kreuje tutaj charaktery. Także ja widzę same plusy jako dowódca i myślę, że to jest świetne ukształtowanie charakteru młodego człowieka na początku swojej kariery. Jeszcze do naszych studentów wrócimy, a że jesteśmy jednocześnie jeszcze w świecie online, to pojawiły się pytania właśnie na YouTube. Z tego morza pytań, które się tu pojawiło, postaram się wyłuskać te najciekawsze. A jednym z nich, jak wygląda sytuacja podchorążego w przypadku konfliktu z prawem? No niestety nie mam tutaj dobrych wieści. Konflikt z prawem właściwie zamyka nam tutaj drogę do założenia munduru, do bycia żołnierzem.
Te przepisy są takie same zarówno w służbie czynnej, czyli państwo podchorążowie, czy będąc już żołnierzem zawodowym. Konflikt z prawem dyskwalifikuje żołnierza. Oczywiście myślę, że mamy tu na myśli jakiś konflikt z prawem, gdzie żołnierz jest, ma zagrożony jakąś karą pozbawienia wolności, prawda, bo tutaj przewidziane jest zwolnienie ze służby i podchorążackiej i zawodowej, jeżeli jest wyrok sądu, oczywiście prawomocny, skazujący żołnierza na pozbawienie wolności. Mniejsze przewinienia, może inaczej, z innego punktu widzenia do tego podejdźmy. Od żołnierza wymaga się, aby był pewnym przykładem. Ja często gdzieś tam na Dzień Niepodległości odwiedzam przedszkole, do którego chodzi moje dziecko. Jestem takim role modelem w amerykańskim stylu. Śpiewamy hymn, gdzie naprawdę można dostrzec taką czysty patriotyzm u tych małych dzieci. Więc my musimy być jakimś wzorem do naśladowania i zarówno w czasie wykonywania obowiązków służbowych, w czasie noszenia munduru, czy też w życiu prywatnym nie możemy pozwolić sobie na zachowania nielicujące z powagą munduru, tak? Więc tutaj każdemu może się coś przytrafić, tak? Ale no nie ma miejsca w szeregach armii, jeżeli ktoś ma problem, konflikt z prawem, tak? Dziękujemy. Kolejne pytanie, które się tutaj pojawiło. Co jest ważniejsze na tych studiach, medycyna czy wojsko? Nie wiem, czy możemy tutaj... Ja tylko krótko. No, przede wszystkim według mnie, jeżeli ktoś decyduje się na bycie żołnierzem, dla mnie może jednostronnie, ale widzę to tylko tak, że przede wszystkim to jest powołanie. Powołanie, tak, lekarskie, ale przede wszystkim myślę, że żołnierz będzie żołnierzem. Ale być może koleżanki i koledzy mają inne podejście. Pani podporucznik, może jeszcze parę słów? Ja myślę, że można być lekarzem, nie trzeba być żołnierzem, ale być lekarzem i żołnierzem to naprawdę uważam, że jest to takie połączenie, które właśnie, tak jak tutaj Chorąży już wspomniał, myślę, że za tym no, musi już taka predyspozycja danego człowieka, musi iść zaangażowanie. To nie jest proste. To nie jest proste przez te 6 lat skończyć medycynę, co jest bardzo trudnym, ciężkim kierunkiem, do tego nosić mundur i do tego jeszcze no, jakoś tak przeżywać te młodzieńcze lata, bo musimy o tym wspomnieć, tak? To są młodzi ludzie na początku jakiejś tam swojej drogi. Często ci nasi tutaj podchorążowie pierwszy raz są poza domem, trzeba też do tego tutaj nawiązać. No i z tych powodów, no niestety, wiążą się tutaj jakieś tam problemy pewnie, które właśnie tak jako kadra staramy się rozwiązywać. Do każdego podchorążego podchodzimy indywidualnie. Tutaj też muszę dodać, że Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego umożliwia kontakt z psychologiem. Jest taka potrzeba, więc żołnierze mogą skorzystać oczywiście. No i myślę, że te wsparcie tutaj rodziny tych żołnierzy, bo często niestety pojawiają się takie chwile ciężkie, nie tylko jako podchorążego, żołnierza, studenta, ale jako po prostu młodego człowieka, który musi się nagle zmierzyć z dużym materiałem, który musi w krótkim czasie przyswoić, a tutaj jeszcze taki dowódca plutonu, jak ja, każe wypasować buty, wstać rano i jeszcze maszerować na placu apelowym. Ale to wszystko ma jakiś swój głębszy powód i myślę, że później absolwenci, którzy do nas wracają, często w naszym tutaj centrum pojawiają się na kursach doskonalących, dziękują nam za to i wtedy my jako ci dowódcy myślę, że czujemy się spełnieni i takie słowo dziękuję za całość, za te przeżyte lata, ponieważ no, ja jestem dowódcą plutonu tutaj drugiego rocznika, na którym jest 117 podchorążych i myślę, że już ich dosyć dobrze znam, każdego z osobna.
I myślę, że to jakieś takie więzi nasze tworzy, że czasami myślę, że jesteśmy tacy trochę nawet, można z nami porozmawiać trochę bardziej niż z mamą, z tatą, z przyjacielem, zrozumiemy, ale oczywiście skierujemy na konkretną drogę. Bardzo dziękuję za tę odpowiedź. Tych pytań mamy teraz bardzo dużo. Pojawia się znowu nasze ulubione pytanie, czy można mieć psa w koszarach? Ono się już pojawiło w tamtym roku chyba. Tutaj mam jakiegoś fana psów, który też chce być w wojsku z psem swoim. Proszę Państwa, można mieć psa w koszarach. W chwili obecnej tylko wirtualnego niestety. Nie no, to jest żart. Niestety nie przewiduje tutaj ustawa, rozporządzenia wykonawcze w porządku dnia. Nie spotkałem się z takim problemem. Oczywiście no nie jesteśmy w domu, tak? Są hotele, wyjeżdżamy gdzieś na wczasy i też musimy tak pytać, czy nasza pociecha może z nami podróżować i będzie zakwaterowana razem z nami. No niestety nie jesteśmy aż tak otwarci, co nie stoi na przeszkodzie, żeby tak te przepustki były częstsze. Jeżeli i można się wtedy z psem spotkać. Jest potrzeba tak spotkania z pupilem oczywiście, odwiedzić dom, nacieszyć się i niestety wracamy tutaj do przyjaciół, do kolegów noszących mundury. I ten sam pan, fan psów, pan Łukasz, pozdrawiamy pana, zadaje jeszcze jedno pytanie z innej chyba kategorii. Czy wojsko umożliwia osobom wiary muzułmańskiej odpowiednie warunki do modlitwy? A tutaj oczywiście, że przepisy, może inaczej, wolność wyznania gwarantuje nam konstytucja i oczywiście jeżeli ktoś jest innego wyznania, czy prawosławnego, czy muzułmańskiego, ma zapewnioną możliwość, tak, swobodnego oddania się temu obrządkowi, modlitwy i tak dalej. Tutaj tolerancja jest pełna. Oczywiście klucz problemu przede wszystkim wykonywanie obowiązków służbowych. Więc jeżeli żołnierz jest dobrym żołnierzem, nie będzie to w żaden sposób problematyczne, ale przede wszystkim trzeba pamiętać, że mamy być jako obywatele naszego państwa skoncentrowani, jeżeli nosimy mundur, skoncentrowani na wykonywaniu obowiązków służbowych. Wrócę jeszcze do tego fana piesków. Dobrym rozwiązaniem jest, jeżeli możemy być żołnierzem, który jest jednocześnie takim przewodnikiem psa, tak? Są to jednostki specjalistyczne, powiedzmy GROM, jednostki specjalne, które wykorzystują jako funkcjonariusza, tak? Psa służbowego i to jest dobre połączenie, tak jak tutaj łączymy medycynę z wojskiem, dobre połączenie swojej pasji, jeśli chodzi o czworonogi, z wykonywanym zawodem, więc w służbie kandydackiej nie, niestety nie jest to możliwe w naszych uwarunkowaniach, jeśli zaś chodzi o zawodową służbę wojskową, tak, istnieje możliwość połączenia tych dwóch pasji. Tak, bardzo często będąc gdzieś w PKW, żołnierze z tych jednostek specjalnych swoich kolegów, bo oni traktują ich naprawdę jakby to byli bracia, tak jak rodzina, naprawdę jest to wspaniałe, są przewodnikami tego psa służbowego i oczywiście wtedy spędzają z nim cały czas. Dziękuję bardzo. Bardzo nurtujące pytanie o mundur. Czy dostajecie Państwo tylko i wyłącznie mundur polowy, czy są mundury wyjściowe, galowe? To może ja pozwolę sobie odpowiedzieć na to pytanie. Dostajemy jakby na wejściu w mury wojska, dostajemy mundur polowy, czyli taki, jakie mamy aktualnie na sobie. Potem z biegiem czasu jesteśmy domundurowywani zgodnie z określonymi rozlicznikami, dostajemy mundury wyjściowe, dostajemy berety oczywiście, buty, one wszystkie te produkty mają jakiś swój określony czas, po którym powinny zostać zmienione, no wynika to z tego, że się po prostu zużywają. Nie wszyscy dostali, no różnie to bywa, nie dla każdego wystarczyło, ale z biegiem czasu jest to dokładane i faktycznie podchorążowie w tym momencie raczej są umundurowani w pełni.
A kolejne pytanie dotyczy tego, czy osoba, która wcześniej służyła w policji, ma łatwiej dostać się tutaj do państwa, jak to jest punktowane? Czy też w ogóle to nie ma znaczenia? Może inaczej. A funkcjonariusz, który odbył jakąś formę służby w innych formacjach, czy to jest policjant, czy to jest służba więzienna, artykuł 17a przewiduje powołanie takiej służby powołanie takiej osoby do zawodowej służby wojskowej z zachowaniem stopnia w tamtej formacji. Jest rozporządzenie, które mówi o przypisaniu stopni w innych formacjach do stopni wojskowych i powiedzmy aspirant sztabowy policji trafia tutaj do nas, jest powoływany do zawodowej służby wojskowej i z dniem objęcia obowiązków służbowych zostaje mianowany do stopnia starszego chorążego. Jeśli chodzi zaś o nowe uregulowania, które określa nowa ustawa, tak, o obronie ojczyzny, będzie istniała możliwość, że tak powiem, płynnego przejścia z formacji policji do zawodowej służby wojskowej z dnia na dzień, tak? Te rozwiązania do tej pory były niedookreślone, ponieważ przepisy resortowe policji nie współgrały z przepisami naszymi MON-owskimi. Teraz zostało to zmienione po kilkukrotnych wystąpieniach tutaj do Rzecznika Praw Obywatelskich. Generalnie problem został rozwiązany i istnieje możliwość płynnego przejścia z policji, funkcjonariusza policji do zawodowej służby wojskowej, tak. Czy to jest punktowane przy rozmowie kwalifikacyjnej? Tutaj są inne zasady, ponieważ taki funkcjonariusz w bieżących rozwiązaniach musi się zwolnić z policji i jest traktowany tak, jakby był żołnierzem rezerwy, więc występuje w procesie rekrutacyjnym tak jak każdy inny żołnierz rezerwy. Składa dokumenty do WKU, tak, wcześniej udaje się do jednostki wojskowej, która organizuje kwalifikacje, składa dokumenty do WKU, oczywiście musi wcześniej mieć zgodę dyrektora Departamentu KAD na powołanie do zawodowej służby wojskowej i po pozytywnym przejściu RWKL-u, badań psychologicznych i posiadaniu tej zgody dyrektora Departamentu KAD jest taki żołnierz powoływany do zawodowej służby wojskowej, taki funkcjonariusz policji. Już trochę wspomnieliśmy tutaj o gromie i to pytanie bardzo nurtuje dalej. Jak dostać się jako lekarz wojskowy właśnie do jednostek specjalnych? To jest dobre pytanie. Każdorazowo myślę, że to są przepisy szczególne, które nie są aż tak upubliczniane. Na pewno jest selekcja. I tutaj niestety musiałbym odesłać pytającego do tej formacji, do jednostki wojskowej GROM i zainteresowany musi ich szukać na portalach społecznościowych, na stronie internetowej GROM-u bądź fanów, którzy taką selekcję przeszli. Wiąże się to z wieloma obostrzeniami wynikającym ze specyfiki służby i z warunków jej pełnienia w tej formacji, które są dosyć wysokie, tak? Dosyć ten poziom, który musi kandydat prezentować, jest dosyć wyśrubowany. I tutaj kontynuując ten temat, czy są jakieś specjalne na przykład koła, czy też zajęcia, które miałyby pomóc takim osobom dostać się do tych jednostek, ale tu ujmujemy, że warto tutaj już, żeby te osoby zainteresowane skierowały się na odpowiednią stronę internetową, prawda? Na pewno są to elementy survivalu, jakiś powiedzmy, mój syn się w to bawi, jakieś takie mordercze marsze, prawda, przeprawy przez błoto, to człowiek musi to kochać, tak? Musi być odporny psychicznie, przede wszystkim psychicznie, bo jeżeli będzie odporny psychicznie, to znajdzie w sobie siłę fizyczną. Czy to będzie bieg komandosa, czy to będą inne bieg katorżnika, tak? Myślę, że tam się pojawiają obserwatorzy, tacy headhunterzy, którzy przypatrują się osobom, które są w tej selekcji i najlepszych myślę, że wyławiają z tego grona. Jeżeli ktoś interesuje się
w tym aspekcie sportem myślę, że będzie dobrym kandydatem do tego typu służb. Przede wszystkim psychika. Psychika, mocna psychika, jeszcze raz. Podpytajmy jeszcze naszych studentów, jak z perspektywy czasu oceniają te studia. Dlaczego w ogóle padł wybór na właśnie ten kierunek studiów? Więc tak, jednym z kryteriów to na pewno było takie oddanie ojczyźnie, a myślę, że każdy z nas je po części odczuwa, dlatego tu jesteśmy. A z takich rzeczy innych, na przykład bardzo interesuję się sportem poza medycyną i tak pomyślałem, że być może odnajdę tu ludzi podobnych do mnie. No i tak koło mnie na przykład siedzi wicemistrzyni Polski w biegach. Gratulujemy oczywiście. Więc jak najbardziej takich ludzi odnalazłem i tak jak powiedziałem, no wydaje mi się, że na tych studiach po 5 latach jest czas i na naukę, i na sport, i na wyjścia. Praktycznie znamy się wszyscy, jest nas około 600 osób, no co też jest dość fajne, bo daje ciekawe perspektywy w przyszłości, tak? To z mojej strony i przekazuję głos kolegom. Jak najbardziej, proszę. Ja może jeszcze dodam do tego, że na pewno dużym plusem jest ta niezależność finansowa od rodziców i to warto przyznać, że mając 20 lat mamy własne pieniądze, które możemy jakoś zainwestować. Ja na przykład zainwestowałam w podróże i do czasów COVID-a naprawdę udało mi się sporo świata zwiedzić i to też jest dobry okres i zachęcam do tego, żeby korzystać z tego urlopu i jeździć jak najwięcej. Czyli jak widać da się połączyć tak. Realizację pasji i studiowanie. Tak, jak najbardziej, tylko trzeba po prostu chcieć. Nie wiem, może Michał coś jeszcze doda? Ja w sumie tutaj chciałem się posłużyć podobnym argumentem jak koleżanka, że ta niezależność finansowa jest naprawdę fajną rzeczą i jest to taka, no już od pierwszego tygodnia służby jest to taka namacalna naprawdę rzecz i właściwie tyle ode mnie. Kierunek mi się podoba, z biegiem lat tak naprawdę no, wydaje mi się, że sprostał oczekiwaniom, jakie mieliśmy wobec tego kierunku. Czyli nie żałujecie tego wyboru? Nie, jak najbardziej nie. I zachęcacie i polecacie. Pytanie, super, pojawia się pytanie, postaramy się usłyszeć. To może jeszcze ja dodam tutaj od siebie. Oczywiście sukcesy różnorako można tutaj powiedzieć. Są to na pewno sukcesy sportowe naszych podchorążych, tak jak tutaj zresztą sami przedstawili je. Są to również konkursy literackie, w których również posiadamy oczywiście laureatów. My jako kadra oczywiście staramy się wyróżnić, zmobilizować oczywiście również wszelakimi pochwałami, urlopami nagrodowymi, które podchorążowie właśnie w dogodnym czasie mogą odebrać. I myślę, że to jest taki duży tutaj plus i myślę, że te urlopy nagrodowe są taką mobilizacją, która na pewno będzie wykorzystana. Czy odpowiedzieliśmy na pana pytanie? Proszę bardzo, czy jeszcze jakieś pytania? O, zachęciliśmy tutaj, otworzył pan worek pytań, cieszymy się, proszę bardzo. Każda forma doskonalenia zawodowego uświadamia komisji kwalifikacyjnej, że kandydat coś ze sobą robi. Jeżeli jak wojsko do tego podchodzi, jeżeli wpisuje się to w przyszły obszar działania żołnierza, tak jak tutaj podchorążowie kierunku medycznego, tak jak najbardziej jest to dodatkowy plus, tak jak i posiadanie, nie wiem, patentu sternika, czy też na przykład będąc ratownikiem wodnym, tak? Wszystkie te formy doskonalenia przed zdecydowaniem się na założenie munduru będą skutkować tym, że na pewno komisja weźmie to pod uwagę i dodatkowe punkty wpłyną na konto kandydata. Ja tutaj chciałbym dodać jeszcze taką rzecz, jeżeli sytuacja nie zmieniła się od czasu, kiedy ja się rekrutowałem, że przy rekrutacji i tabeli u nas najważniejsza jest matura i to jest w pierwszej kolejności. Inaczej sprawa się ma na przykład w innych szkołach wojskowych, bo tam matura, odniosę się do WL-u i mówię troszeczkę do czasu do tyłu, nie wiem czy się zmieniło aktualnie,
że tam sprawność, rozmowa kwalifikacyjna i matura była na równi traktowane. Tu w na pierwszym miejscu liczą się wyniki z matur, dopiero później trzeba spełnić te kryteria zdobycia odpowiedniej ilości punktacji z rozmowy kwalifikacyjnej i testów sprawnościowych i przy jakichś takich, że tak powiem, podobnej punktacji z matur i miejscach decyzyjnych, to wtedy to ma znaczenie. No, chyba że się coś zmieniło i tutaj pan chorąży mnie poprawi. Przynajmniej było tak, mówię, kiedy ja się rekrutowałem. Na początku naszego spotkania powoływałem się na dokumenty, które regulują cały ten problem, proces rekrutacyjny i trzeba było sięgnąć, żeby przybliżyć sobie całość tego procesu rekrutacyjnego do zarządzenia numer 1 z dnia 1 lutego, to jest opublikowane w Dzienniku Urzędowym MON z 2022 roku, pozycja 12. I w tym zarządzeniu znajdzie pan wszystkie odpowiedzi na pytania. Tu są załączniki, według załącznika numer 5 mamy sposób naliczania punktów za rozmowę kwalifikacyjną i poszczególne załączniki mówią nam, jak też jest naliczane, jak są naliczane punkty za zdobyte na świadectwie dojrzałości oceny. Wszystkie te dokumenty kompleksowo są umieszczone na stronie internetowej AWL-u. Jeżeli odpalimy sobie stronę w internecie AWL-u, będziemy mieć kompleks dokumentów i całe postępowanie rekrutacyjne, możemy się z nim zapoznać, tak, jak na dłoni. Tak, my nie przytaczamy państwu tutaj konkretnych informacji dotyczących rekrutacji, ponieważ wszystko to jest opisane na stronach internetowych. Jeszcze jakieś pytania z państwa? Słuchamy. Jak to wygląda? Tak, 18 rok życia, tak. To też znajdzie pan oczywiście w zarządzeniu, ale także w tym rozporządzeniu w sprawie służby kandydackiej. Tak. Nie, z tego co pamiętam, jest to określone tak, że w tym roku, w którym składa dokumenty, tak, będzie posiadał 18 lat, tak? Tak. Jeszcze kolejne pytanie, prosimy. Poprosimy. Oczywiście tutaj koledzy wesprą mnie wiedzą, że tak powiem, praktyczną, ale oczywiście tak, zależy to od programu studiów. Jeżeli ten program studiów jest taki sam, oczywiście decyduje tutaj rektor Uniwersytetu Medycznego. Rozumiem, że ma pani na myśli przesunięcie między tym kolegium wojskowo-medycznym na typowo kierunek medyczny. Tak, za porozumieniem oczywiście. Zależy to od dobrej woli rektora danej uczelni i oczywiście istnieje taka możliwość. Ma pani na myśli przeniesienie się z uczelni cywilnej na konkretny rok studiów już tego kolegium wojskowo-medycznego, czyli założenie munduru. Tutaj będzie na pewno rozwiązanie indywidualne, ale myślę, że z tym może być problem jednak. Mamy takie przypadki, że właśnie żołnierze, że przepraszam, tutaj studenci medycyny przenoszą się na dalsze kierunki, bodajże na trzecim roku tutaj akurat mieliśmy taki przypadek. Oczywiście oni jak najbardziej mogą się przenieść, muszą jednak szkolenie wojskowe, te podstawowe, odbyć tak samo jak i pozostali podchorążowie. Oczywiście no, będą na pewno niżsi stopnie.
Oczywiście jest taka szansa, będą tutaj w ramach swojego studiowania, bycie podchorążym, muszą wszystko i tak zaliczyć, także te wszystkie tutaj uwarunkowania muszą być nadrobione. Także jest taka możliwość, tylko jest to naprawdę ciężkie do wykonania, naprawdę wymaga tutaj od tego studenta dużo pracy na pewno. Będzie to dużo więcej niż tutaj żołnierze mają 6 lat na przejście danego materiału i myślę, że tutaj podchorążowie na pewno dodadzą. Więc tak, u nas na roku na przykład są osoby, które przeniosły się z cywilnej uczelni, natomiast może tak, u nas są osoby, które przeniosły się z cywilnego kierunku na Uniwersytecie Medycznym. Natomiast też była taka sytuacja, że te programy że na różnych latach studiów w różnych uniwersytetach się różnią. No i kwestia tego, czy ten program się pokrywa. Mieliśmy przypadek kolegi, który powinien przenosić się na 4. rok, a po prostu był jeszcze raz na roku 3. Część przedmiotów została mu zaliczona, a część musiał zaliczyć. Więc tak jakby no, rok do tyłu się cofnął. Natomiast nie zaczynał od podstawy. No to ja personalnie nie spotkałem się u nas z kimś, kto przenosił się z innej uczelni, co nie znaczy, że jest to niemożliwe. Natomiast tutaj z Łodzi takie osoby znam. Jeszcze jakiś komentarz do tego pytania? Można próbować, jak najbardziej pewnie te kwestie indywidualnie będą rozpatrywane i mając na uwadze te różnice oczywiście pomiędzy takimi cywilnymi studiami, a tą formą studiów oczywiście wymaga to więcej troszkę zaangażowania. Mhm. W uzupełnieniu do pytania poprzedniego, jeżeli chciałaby Pani konkretnie odpowiedzieć sobie, jakie warunki formalne kandydat musi spełnić, też odsyłam do strony internetowej AWL-u, tam będziemy mieć taką uchwałę komendanta rektora i senatu AWL-u w sprawie warunków i trybów przyjmowania kandydatów w ramach tego kolegium wojskowo-lekarskiego w roku akademickim 2022-2023 i tutaj mamy w warunkach formalnych zapis o tym, że o przyjęcie na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu miejsc ministra obrony narodowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba mająca co najmniej 18 lat w dniu powołania do służby wojskowej, czyli w dniu, kiedy ma się stawić do odbycia tej służby, pierwszy dzień bycia kandydatem. Tutaj prosiłbym o kontakt z biurem rekrutacji AWL-u, aby rozwiać te wątpliwości. Zapis jest jednoznaczny, że mająca co najmniej 18 lat w dniu powołania do służby, a powołanie do służby jest dniem stawienia się do tej służby, czyli wtedy, kiedy rozpoczynamy rok akademicki, tak? Zachęcamy jeszcze Państwa do zadawania pytań. Czytam pytania, na które pojawiają się na naszym czacie. No niektóre nie możemy przeczytać niestety na forum. Zdarzają się takie. Ale tutaj, czy jeszcze są jakieś pytania z Państwa strony? Bardzo proszę. Pozwolę sobie jeszcze raz powtórzyć Pana pytanie, żeby wszyscy usłyszeli. Jeżeli w lipcu jest to szkolenie obowiązkowe wojskowe, to co się dzieje potem w kolejnych miesiącach? To może ja się wypowiem. Więc tak, przysługuje nam 30 dni urlopu i 30 dni na odbycie praktyk wakacyjnych. I teoretycznie w sierpniu robimy te praktyki, a we wrześniu mamy urlop. Można to zamienić na wniosek i w sierpniu mieć urlop, a we wrześniu robić praktyki. Co jest jednoznaczne z tym, że tak naprawdę 2 miesiące mamy do własnej dyspozycji, przez miesiąc robimy praktyki, a miesiąc mamy urlopu. Dziękujemy bardzo. Czy to wyczerpało to pytanie? Dziękujemy. A tutaj jeszcze pojawił się taki jeden komentarz, czy codziennie odbywają się zajęcia medyczne? Czy jest jakiś na przykład wolny piątek? To znaczy, to wszystko zależy od planu na uniwersytecie. To jest bardzo ciężko wyznaczyć, czy jest taki dzień.
nie wiem, kiedyś były piątki wykładowe, teraz wykłady mamy online, więc to też inaczej wygląda, ale zdarzają się takie tygodnie, że mamy jeden dzień wolny czy dwa, to mówię, to jest uzależnione od uniwersytetu, tak jak na studiach cywilnych. Więc jedynie różnią nas te dni wojskowe, kiedy cywile mają wolne, a my mamy dzień wojskowy. I w dalszej części tego pytania padło sformułowanie, czy w tym wolnym od zajęć dydaktycznych dniu można zostać w pokoju, można wyjść poza kampus? Można zostać w pokoju jak najbardziej. Przepustki stałe mamy od 15:30, więc wtedy możemy wyjść w cywilkach. Nie w mundurze, ale wydaje mi się, że w mundurze, jeśli ktoś, nie wiem, wyjdzie do sklepu podczas tego wolnego dnia, to raczej nie ma z tego wielkiego problemu. Mamy też zajęcia dodatkowe, różnie ludzie chodzą na różne koła, mają zajęcia sportowe, więc naprawdę da się z tym żyć, tak? Trzeba się liczyć z tym, że jesteśmy trochę mniej wyspani. No i mamy krótsze wakacje, ale normalnie żyjemy. Pada tutaj jeszcze pytanie, czy szkolenie lipcowe jest w lipcu po sesji i co jeżeli ktoś tej sesji niestety nie zda z sukcesem? Tak, szkolenie lipcowe jest w lipcu po sesji. Jeżeli ktoś nie zda sesji w terminie pierwszym, to jest tak naprawdę sprawa indywidualna, bo to już jest ustalane z UMED-em tutaj jakby wojsko nie ingeruje w to, kiedy my zdamy egzamin. Wojsko tylko chce, żeby ten egzamin był zdany. Sesja poprawkowa jest we wrześniu, tak jak na każdym cywilnym kierunku, chyba że profesor, kierownik danego zakładu wyrazi zgodę, będzie ono w lipcu. Zdarzały się takie przypadki, ludzie u nas podchodzili do drugiego terminu w lipcu i była możliwość podejścia do tego egzaminu, zwolnienia z zajęć na czas egzaminu, także tutaj dobra wola wykładowców, którzy do nas przyjeżdżają z AWL-u, z Wrocławia, że pozwolili na tą godzinkę, dwie wyskoczyć na egzamin. Padło jeszcze tutaj pytanie, czy dominują mężczyźni na tym kierunku studiów, czy też jest równowaga pod tym kątem? Od kilku lat jest 50-50. Ja bym powiedział, że nawet już się robi przewaga kobiet. I co panowie, cierpicie z tego powodu pewnie? Bardzo. No to ja jeszcze może dodam, że myślę, że teraz już faktycznie jest porówno i kobiet, i mężczyzn podchorążych. Dla nas żołnierz to żołnierz. Ma spełniać wymagania tutaj ubiorcze. Może jeszcze warto też o tym powiedzieć, że mężczyzna musi być ogolony, musi mieć krótko przystrzyżone włosy, oczywiście zadbane paznokcie, tak samo jak i panie, czyli włosy muszą być upięte, nie dotykać munduru, makijaż musi być skromny. Bez biżuterii oczywiście, taka, która jest dozwolona, to zegarek, pierścionek zaręczynowy, obrączka dla mężczyzn, sygnet. Także też o tym należy pamiętać. Jeszcze patrząc na nasze poprzednie spotkanie, padło pytanie o tatuaże. Czy można mieć tatuaż? Można mieć tatuaż. Ale taki do zakrycia, tak? Znaczy, to jest tak potocznie w internecie właśnie widzę, że bardzo, bardzo często pojawia się, że ten tatuaż nie może być widoczny. On nie może być szpecący. Decyduje o tym Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska przy tych badaniach przed powołaniem do służby kandydackiej. Myślę, że tatuaż gdzieś umiejscowiony na twarzy mógłby być problematycznym, ale coś, co nie wiem, jest dopuszczalne, to myślę, że może być eksponowane na szyi, na nadgarstkach. Z tym chyba komisja nie ma problemu. On nie może być w tym rozumieniu rozporządzenia RWKL-u szpecący, tak? W uzupełnieniu wcześniejszego pytania warto zdawać te egzaminy, tą sesję kończyć wcześniej, bo istnieje możliwość udzielenia takiego urlopu dodatkowego w wymiarze liczby dni pozostających do zakończenia sesji, więc żołnierze, którzy wcześniej zakończą sesję, na swój wniosek mogą być skierowani na taki urlop dodatkowy. Rozporządzenie przewiduje taki tryb, więc tutaj wojsko przewidziało wszelkie różne możliwe scenariusze, także jak najbardziej wspierające rozwój zawodowy i ukierunkowane na szybsze zakończenie tej sesji, tak, żeby żołnierze starali się wcześniej poradzić sobie z materiałem. Ja jeszcze może tylko dodam ważny aspekt, ale żołnierze podczas swoich dni wolnych, podczas praktyk czy podczas urlopów wypoczynkowych otrzymują również żołd.
To też jest, myślę, że bardzo ważne. Motywacja i motywuje dokładnie. To ja może dodam jeszcze a propos tych wyjazdów i urlopów, że o nich trzeba informować. Musimy wysyłać zaświadczenie o tym, że wyjeżdżamy, opuszczamy granice kraju. Tam są wyznaczone w rozporządzeniu normy czasowe i trzeba się też liczyć, że może być odmowa na nasz wyjazd do danego kraju. To też nie jest tak, że możemy wyjechać wszędzie. Ładnie żołnierze, podchorążowie są ograniczeni oczywiście pod takim kątem, że muszą tutaj informować nas jako swoich dowódców o swoich jakichś tam dalszych planach. No niestety wiąże się to z planami wcześniejszymi, także te last minute, no to tak w wojsku nie do końca. Ale widać, że da się podróżować. Tutaj mamy połączenie pasji do podróży i studiowania. Czy jeszcze pytania od Państwa? To myślę, że kończąc, podsumowując nasze dzisiejsze spotkanie, ja chciałabym zacząć tutaj od naszych studentów. Parę myśli od Was zachęcających do tego, aby podjąć się studiowania na tym unikatowym kierunku studiów. Dlaczego warto? Jakie są Wasze przemyślenia? Jesteście już na 5. roku, troszkę już zajęci za Wami. Widzę, że jesteście raczej zadowoleni, przynajmniej Pani, tutaj piękna dama po środku, tak? Panowie z dystansem, ale wewnętrznie to przeżywacie. Jak to wygląda z Waszej perspektywy? No więc tak, no, jeśli chodzi o mnie, to no, ja na innym kierunku średnio siebie widzę. Z tego powodu, podam na przykładzie, kiedy przychodziłem tutaj, nie miałem biologii w liceum. No i ten początek był bardzo ciężki, bo jestem po fizyce i chemii. I uważam, że gdyby nie pomoc ludzi, których tutaj spotkałem, to pierwszego roku nie dałbym rady przejść. Dalej jak najbardziej tak i nie czuję już tych braków, które miałem. Jednak ta biologia się przydaje, chociaż nie była wymagana podczas rekrutacji. No i to jest dla mnie wielki aspekt właśnie ludzi, których tutaj poznałem. Nie wyobrażam siebie, gdzie początkowo idąc na studia tak myślałem, że wynajmę mieszkanie, że będę miał ciszę i spokój. Ta cisza i spokój jest też na akademikach, ale jest, tak jak powiedziałem, czas na wszystko. Na wspólny sport, na wspólną motywację, chociażby to, że często zatrzymamy się gdzieś z jakimś tematem podczas nauki. No to jestem w stanie iść do pokoju obok, kogoś zapytać i ktoś mi w tej kwestii pomoże, a nie siedzę i czekam, aż wykładowca coś mi wyjaśni. No jest to dla mnie niesamowita rzecz. Aspekt finansowy, odciążyłem rodziców, śmiało mogę powiedzieć, że jestem niezależny. Tyle, ile rodzice chcą, no to pomogą mi, ale no myślę, że to też po tylu latach inwestycji we mnie, w korepetycje, wszystko, cieszę się, że chociaż teraz mogę ich odciążyć. Więc to z mojej strony. Czyli to ogromne wsparcie, które tutaj otrzymują studenci, jest na pewno nie do przecenienia. Myślę, że ciekawym doświadczeniem jest zamieszkanie w akademiku. Uczy na pewno asertywności i też takiego hartu ducha, bo nie zawsze każdy sąsiad ma podobny tryb życia jak my, więc to dla mnie też była wielka szkoła. No i myślę, że jak kolega wspomniał, ten aspekt życia w grupie jest na pewno ułatwia na początku studiów. To, że mieszkamy ze starszymi rocznikami, którzy zwrócą uwagę nawet na pewne aspekty podczas służby, czy nawet na uczelni, na co warto zwrócić uwagę, który profesor na co bardziej kładzie nacisk. To są ważne rzeczy na początku i myślę, że na pewno jest troszeczkę łatwiej. Dziękuję. No ja myślę, że tutaj temat już jest mocno wyczerpany, ale dodam jeszcze od siebie, że ta współpraca międzyrocznikowa to jest coś, co bardzo mnie uderzyło na pierwszym roku, bo naprawdę przekaz informacji, różnych prezentacji, różnych materiałów naukowych, o których wspomnieć pewnie nie mogę, jest naprawdę duży i roczniki sobie pomagają. Nie ma takiego, jak to się mówi potocznie, wyścigu szczurów, tak, tutaj mi koleżanka podpowiada. U nas tego nie ma, podkreślmy, tego nie ma. Tak, nie ma. U nas naprawdę pomagamy sobie. Pierwszy rok to ja bym w ogóle porównał do takiej troszkę zielonej szkoły. Tak to moim zdaniem wyglądało. I tak jak wcześniej wspomniałem, na jednostce życie się toczy tak, że jest raz dobrze, raz gorzej. Źle, szczególnie przez te 5 lat było w trakcie pandemii, ale wtedy wszyscy mieli źle. Dobrze, moim zdaniem te miesiące wojskowe, te lipce co roku są no, w porządku. Po drugim roku mieliśmy kurs
kwalifikowanej pierwszej pomocy, który był zrobiony na naprawdę przyzwoitym poziomie przez ratowników medycznych. No to jest też coś takiego, czego na zwykłym kierunku lekarskim byśmy prawdopodobnie nie mieli i to już po drugim roku. No jednak studiujemy na tym lekarskim i nawet rodzina czegoś od nas wymaga. No już od drugiego roku pytania o różne medyczne schorzenia, gdzie jeszcze tak naprawdę nie mamy pojęcia, ale to już jest wizerunek taki, że już trzeba zaczynać się orientować. Także pod tym względem kierunek naprawdę daje, tu akurat aspekt wojskowy daje naprawdę możliwości. No i właściwie podsumowując, niezależność finansowa również, tak jak tutaj koledzy wspomnieli, jest bardzo fajną rzeczą od samego początku. Ja czuję się przekonana, choć już studia swoje skończyłam. A parę słów od Państwa, Pani Podporucznik? To może ja jeszcze tak ze swojej strony, ze strony kadry powiem, że praca z właśnie tymi młodymi ludźmi jest naprawdę bardzo satysfakcjonująca. Na przełomie tych lat widać, jak oni się zmieniają, jak ewoluują w pewnym sensie tutaj, jak zdobywają coraz większą wiedzę i naprawdę jest to bardzo satysfakcjonujące. Widzimy, że ta nasza praca nie idzie gdzieś tam w las, tylko faktycznie ci młodzi ludzie stają się żołnierzami, w przyszłości oficerami, którzy będą tutaj promować nas jako absolwenci, których nigdy się nie wstydzimy. No i tak jak właśnie tutaj podsumowując wypowiedzi podchorążych, myślę, że te mieszkanie razem uczy ich też pewnego zachowania tutaj, jeśli chodzi o różne osobowości, ponieważ no, umówmy się, no, nie każdy będzie się jakoś tam dogadywał, jeden lubi być po prostu cicho, drugi lubi się uczyć przy muzyce włączonej. No niestety trzeba tutaj jakoś iść na wspólny kompromis. No nie zawsze jest to jakaś tam pokój, który jest jedynką. Trzeba umieć dogadać się z tym swoim kolegą, współlokatorem. No i oczywiście jeszcze ze swojej strony muszę dodać, że utrzymać ten porządek, tak? Ponieważ ta kadra odwiedza bardzo często żołnierzy, sprawdzając ten stan, nie tylko jest to jakieś tam mieszkanie w akademiku, pamiętajmy, że jest to akademik wojskowy, także trzeba spełniać aspekty tutaj wojskowości. Nie chcę tutaj absolutnie Państwa straszyć, tylko wręcz przeciwnie, zachęcać, że jednak to łóżko musi być pościelone, wstajemy, wygląd zewnętrzny. No i właśnie, no nie każdy może sobie pozwolić na studia, wiemy jak wiele one kosztują, wiemy jak wiele wyrzeczeń taki zwykły student, który udający się na uczelnię cywilną musi poświęcić, czyli są to pieniążki, jest to zakwaterowanie, wyżywienie, nie każdego stać na to, tak, no umówmy się. Także tutaj to, co oferujemy, czyli właśnie te zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, ubezpieczenie zdrowotne, co też trzeba podkreślić, ulgowe bilety PKP, te urlopy i uposażenia. Myślę, że to jest naprawdę bardzo atrakcyjne dla młodego człowieka, no i dla rodziców. Jest to duże odciążenie. Podsumowując, myślę, że jesteśmy grupą zawodową, która tą jedność ma w tym, że zmierza we wspólnym kierunku. Tym wspólnym kierunkiem jest oprócz tego, co chcemy osiągnąć za kilka lat, potrzeba doskonalenia się, potrzeba spełnienia swoich marzeń, jakichś oczekiwań rodziny, to także prestiż z tego, że jednak nie każdy ten mundur może założyć, nie każdy może podołać tym trudom służby, nie każdy może położyć na szali czasami swoje zdrowie i życie, aby walczyć o jakieś ideały, które nam przyświecają. I myślę, że to jest główna siła tutaj naszej armii, naszego małego środowiska. Osoba, która właśnie nas ogląda, zastanawia się, co zrobić ze swoim przyszłym życiem, wybór tego kierunku wojskowo-lekarskiego
w moim przekonaniu jest optymalnym rozwiązaniem na życie, jeżeli tylko chcemy się uczyć, jesteśmy osobą ambitną, nie boimy się wyzwań, no lubimy, rzeczywiście musimy lubić drugiego człowieka, być osobą asertywną, tak jak tutaj koleżanka podkreśliła, mamy osiągnięcia sportowe, chcemy je rozwijać. Wszystkie te aspekty wojsko zapewnia możliwości rozwoju. No i wszystkie bonusy, które tutaj już poprzednicy moi wspomnieli, myślę, że mogą tylko i wyłącznie wspomagać swoją decyzję o wyborze tego kierunku. Bardzo dziękuję. Myślę, że to było piękne podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania. Oczywiście zachęcamy Państwa do śledzenia naszych stron rekrutacyjnych, gdzie wszelkie dodatkowe informacje się pojawiają. Wszelkie szczegóły są na tych stronach zamieszczone. Ja dziękuję bardzo serdecznie naszym gościom, którzy dzisiaj przyszli do nas po to, aby odpowiedzieć na Państwa pytania i rozwiać pewne wątpliwości, no i zachęcić do tego, aby podjąć się studiowania na tym unikatowym kierunku studiów. Również bardzo dziękujemy. Dziękujemy pani doktor, dziękujemy tutaj Państwu zebranym, oczywiście Państwu, którzy nas oglądają. Mamy nadzieję, że troszeczkę tutaj opowiedzieliśmy pod kątem takim naszym, tutaj praktycznym, jak to wszystko działa w naszej tutaj jednostce na danym kierunku. Myślę, że tutaj my byliśmy taką pomocą, ale podchorążowie, którzy są tutaj obiektywni, którzy żyją tutaj właśnie w tych warunkach, którzy przeżyli to wszystko. Myślę, że to właśnie ich tutaj wypowiedzi są takie najbardziej istotne. I są też najlepszą wizytówką tego kierunku studiów. Wam oczywiście również bardzo dziękujemy, składamy dalszych sukcesów, życzymy dalszych sukcesów. Mamy nadzieję, że ta droga była dobrym wyborem i będziecie dalej z tymi pięknymi uśmiechami szli w przyszłość. Dziękujemy Wam bardzo. Również bardzo dziękujemy.